Siemandero, z tej strony ponownie Springman do Was. Witam Was w drugiej części odświeżonych Januszowych poradników do modułu F-16C w DCS World. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem kołowania do pasa oraz startem tymże modułem. Nie przedłużamy jak zwykle, Januszowe poradniki mają być krótkie, rzetelne, skuteczne. Także co robicie? W poprzednim poradniku odpaliliśmy samolot. Wszystkie systemy już uruchomione, jesteśmy przygotowani do kołowania. Włączyliśmy też światła tutaj kołowania, włączyliśmy je. W razie co, ten przycisk, lewym przyciskiem myszy przełączacie w dół. Wtedy macie światła do kołowania odpalone. To teraz tak, przydałoby się mieć kółko, którym można skręcać z przodu, żeby móc jechać po wszystkich drogach kołowania do pasa. Jak to robicie? Przycisk S na klawiaturze lub Nose Wheel Steering, w skrócie NWS. Włączamy, zapala się nam tutaj AR-NWS. To oznacza, że możemy sterować sobie w tej chwili naszymi orczykami, ruderami. Za pomocą ruderów możemy sobie sterować przednim kołem. Jesteśmy gotowi do kołowania, wszystkie systemy odpalone, no to nie ma co, ruszamy, tak? Uważajcie, F-16 ma dosyć silny silnik. Jeżeli dacie zbyt dużo na przepustnicy gazu, będziemy tak to określać, nie chcę mi się wymyślać teraz mocy. Dacie zbyt dużo gazu, to samolot zacznie wam się bardzo szybko rozpędzać i możecie się przy skręcaniu przewrócić na skrzydło. To może spowodować uszkodzenie samolotu i katastrofę małą. No i wstyd, nie? Więc naprawdę minimalnie 2-3% na przepustnicy wystarczy wam w zupełności, żeby kołować skutecznie do pasa. Ja nawet sobie zdejmuję tą przepustnicę co chwilę, szczególnie przed zakrętami. Idziemy sobie na synaki kolki do progu pasa 0,9. W międzyczasie pogadamy sobie o tym, jak przygotować maszynę do startu. W tej chwili kołując do pasa, tak naprawdę nie musicie robić nic. Samolot jest fly-by-wire, ma komputer, który za was robi całą robotę. Wy się macie zająć tylko tym, żeby odpowiednio się rozpędzić do swojego, że tak powiem, obładowania na skrzydłach. My jesteśmy dosyć mocno obładowani, bo mamy i zbiornik pod brzuszkiem i mamy po 3 GBU-12 na skrzydłach. Po jednej rakiecie AIM-120C i jednej rakiecie AIM-9X. Że dokołujemy sobie do progu pasa 0,9 na synaki kolki i potem kilka słów o tym, jak wystartować tą maszyną. Jak już wiecie, nic nie musicie robić, nie musicie żadnych klap ustawiać, żadnych tutaj trymerów, nic. Samolot sam sobie to wszystko robi, jest na tyle sprytny komputer pokładowy, że bez problemu sam sobie to oblicza. Jak mówiłem, uważajcie przy skrętach, nie róbcie ostrych skrętów, bo możecie przewrócić samolot na jedno lub drugie skrzydło. Niepotrzebnie go uszkodzić albo narobić sobie wstydu wśród kolegów. Da się to spokojnie postawić z powrotem na koła, no ale po co ryzykować. Dobra, stoimy na pasie i teraz co? Możemy sobie wyłączyć światło kołowania prawym przyciskiem myszy, zgodnie z procedurami, niech tak będzie. I teraz tak, nie ma co obliczać, nie ma co kombinować. Prędkość około 150 węzłów powinna wam w zupełności wystarczyć do startu. Jedna rzecz, o której musicie pamiętać, to sterowanie przednim kołem wyłączacie dopiero w momencie, jak macie 60 węzłów, osiągniecie. W tym momencie będzie tutaj z lewej strony HUD-a będzie wyświetlać wasza prędkość w węzłach. Tu jest wasza wysokość. I tak jak mówiłem, tutaj mamy dane przekazywane z DEDA i z tego oto tutaj wyświetlacza. Te cyferki z kreseczkami na HUD-zie to jest jakby wasz kąt wznoszenia lub upadania, to jest linia sztucznego horyzontu tutaj w tym miejscu. Macie swój marker reprezentujący wasz samolocik. To jest linia reprezentująca 3-stopniową ścieżkę schodzenia. W momencie jak macie wyciągnięte koła, jakbyście byli na podejściu do lądowania, to wiecie przynajmniej gdzie ten marker trzymać, żebyście mieli ładnie 3 stopnie schodzenia. Na tą chwilę nie będziemy się tym zajmować. Dobra. Stoimy na pasie, hamulce włączone. Rozkręcamy obroty do 90. Puszczamy hamulce.
Afterburner, jeżeli chcecie, ja w tym przypadku zrobię. Jeżeli zaczną się wyświetlać już 60 węzłów na naszym udzie, wyłączam przednie koło i teraz już tylko ruderami sterujemy. Staramy się utrzymać w środku, 150 węzłów mamy. Znosimy do góry. Positive rate, gear up. Wiem, że to takie przyzwyczajenie z cywilnych symulatorów, no ale jest to dobry nawyk. 10 stopni wznoszenia, spokojnie, ten samolot da radę, ma nadmiar mocy, bym powiedział wręcz. Nie przejmujcie się tym, naprawdę można nawet 15 stopniowy z takim obładowaniem kąt wznoszenia zrobić i on nadal będzie nabierał prędkości na dopalaczu. Wiadomo, jak zrzucicie dopałkę, polecicie na zwykłych, że tak powiem, obrotach na 100% bez afterburnera, to wtedy już zacznie tą prędkość niestety wytracać. Ale chwila dopałki jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 5 stopni wznoszenia jest takim optymalnym na długodystansowych, że tak powiem, lotach kątem wznoszenia. Tyle tak naprawdę. Dzięki wielkie, że byliście. Mam nadzieję, że pomogą wam te poradniki nowe. Wiem, że bardzo wam się podobały poprzednie wersje. Także bardzo mi miło było, czytając wasze wszystkie komentarze i słowa, że tak powiem, aprobaty i otuchy dla mnie. To mnie motywuje dalej do działania i tworzenia tych poradników. Zapraszam was na kolejne. Będą kolejne wersje drugie, że tak powiem, poprawione o nowe procedury, czy tam nowe rzeczy, które się dodały w międzyczasie do modułu F-16. Mówił do was Springman z forum gilia.org i zapraszam was na kolejne januszowe poradniki w przyszłości. Cześć.